Dzień dobry. Witam. Witam. Piątka. Dobry wynik. Dobre wyniki, co? No gdzie? No gdzie? Ciężko się udziwić reakcji prezesa, gdyż przed nami miał być największy mecz tego sezonu. Jedziemy na Old Trafford, gdzie naszym przeciwnikiem jest Manchester United. No i choć liczyłem, że być może tym razem trafimy na słabszą wersję tego zespołu, z racji tego, że to jest przecież EFL Cup i powinni dostawać szansę rezerwowej, no to co tu dużo mówić, to wciąż duża marka, ale nawet ta marka obstawiła, że Prospect nie jest takim prostym przeciwnikiem i należy przygotować największe działa na mecz właśnie z nami. Jak sami widzicie, mamy trochę przerąbane, gdyż Ole Gunnar Solskjaer ewidentnie się przestraszył naszej mocy, no i wystawił niemalże najmocniejsze zestawienie z Cristiano Ronaldo na czele. Co tu dużo mówić? Łatwo nie będzie. Tak wygląda skład Czerwonych Diabłów. Za chwilę zobaczymy, jak na to spotkanie zostało skompletowane zestawienie naszych prospektów. Ale tutaj nie ma żadnego znaczenia, jak to zrobimy, jak skompletujemy, jak skleimy naszą jedenastkę. I tak jesteśmy jakieś 10 klas poniżej tego, co reprezentują Czerwone Diabły. Dodatkowo dochodzi presja od Trafford. No i przepis na wpierdziel jest po prostu gwarantowany. Ale piłka nożna jest piłka nożna. Faworycie czasami się potrafił poślizgnąć. I jak było tym razem? Sprawdźmy. Być może ten pan akurat miał słabszy dzień. Słabszego dnia Cristiano nie miał, ani nie miał też żaden inny piłkarz Manchesteru United. Już w czwartej minucie Fred otworzył wynik tego spotkania i wszystko było jasne, jak ten scenariusz będzie przebiegał. Szybkie otwarcie wyniku na korzyść gospodarzy oznaczało kolejne akcje ofensywne Czerwonych Diabłów. I choć nasz bramkarz od czasu do czasu miał możliwość pokazania swoich naprawdę wysokich umiejętności, to koniec końców musiał się liczyć z tym, że tę piłkę z siatki raz czy dwa, czy nawet i więcej razy będzie musiał wyciągnąć. Oczywiście początek tego spotkania mógł zaliczyć na plus, mimo stosowania bramki obronił trzy strzały bardzo doświadczonych portugalskich zawodników, ale potem presja wdarła się w głowy naszych obrońców i sprokurowali dodatkowo rzut karny, który na początku został zatrzymany przez poprzeczkę, ale za chwilę piłka wróciła pod nogi Cristiano Ronaldo i było 2-0 dla Manchesteru United. Portugalczyk mógł sobie triumfalnie kliknąć sim i przystąpić do kolejnych ataków. Oto kolejna bramka naszego portugalskiego napastnika. 3-0, wynik ustalony. Co tu dużo mówić, byliśmy spisani na pożarcie, no i to pożarcie nastąpiło. Chociaż 3-0 to i tak nie jest taki wysoki wymiar porażki, jaki można było obstawiać. Ale koniec końców, najważniejsze jest to, kto przechodzi dalej, a dalej przechodzi Manchester United. Wróciliśmy zatem do ligowej rzeczywistości, a na dzień dobry naszym rywalem był Hartlepool. Oczywiście zespół Hartlepool w tym momencie nie jest jakimś wielkim faworytem do awansu do Ligue 1, więc tutaj powinniśmy przystąpić do tego meczu jako faworyci, co oczywiście sprawiło, że pierwsi bramkę strzelili rywale. I to strzelili ją bardzo szybko. Nam się ta gra jakoś specjalnie nie kleiła, więc koniec końców do roboty musiał się wziąć nasz napastnik Regis Sykes, który indywidualną akcją przebiegł 40 metrów, pokonał bramkarza i doprowadził do remisu. Było 1-1 po 33 minutach gry. A krótko potem ruszyliśmy z kolejną akcją i wreszcie zaczęło to nam jakoś wyglądać. Znowu Regis Sykes, tym razem akurat lepszy był bramkarz gospodarzy. No ale takie mecze jak ten po prostu musimy wygrywać i w drugiej połowie kontynuowaliśmy nasze ataki. Kolejnym zawodnikiem próbującym szczęście był Roland Varga. Węgier tym razem jednak został zatrzymany przez golkipera, który jednak chwilę później nieoczekiwanie popełnił dosyć prosty błąd, no i po takim nieudanym wyrzucie piłka szybko została podana do Sykesa, który miał już dublet w 57 minucie i prowadziliśmy w tym meczu 2-1.
jak wiesz, tutaj drapieżność tego zawodnika w Cieszynce jest zademonstrowana. On jest głodny bramek, po prostu taka zwierzyna w polu karnym, która czeka na swoją okazję i nie przepuści żadnego momentu, żeby ją wykorzystać. Chociaż tutaj podobny schemat, podobną chęć strzelenia bramki zademonstrował przeciwnik. No i kilkanaście sekund później mieliśmy już remis 2-2 i musieliśmy od nowa budować to, co zbudowaliśmy na początku drugiej połowy. Rywal nie odpuszczał, rywal był bardzo trudny do pokonania, też dodawał dużo energii w ofensywie, ale po raz kolejny swoją szansę otrzymał Roland Varga i tym razem już się nie pomylił. 3-2, 79 minuta, wydawało się, że już tego zwycięstwa stracić nie możemy i jak się okazało, było to oczywiście prawdą. Jeszcze w ostatniej akcji meczu kolejny rzut rożny, zbicie, zamieszanie, no i po tym zamieszaniu po rykoszecie jeszcze Matthews ustala wynik na 4-2 i wygrywamy różnicą dwóch bramek mecz z Hartlepool, więc bardzo ważne 3 punkty zostały zapisane do naszego zespołu i wróciły z nami autokarem do domu. Kolejne 3 punkty liczyły się bardzo ważne w meczu z Walsall. Tak naprawdę to są mecze z kategorii o 6 punktów. Dlaczego? Otóż dlatego, że Walsall jest naszym sąsiadem w tabeli, więc razem z nami walczył o te kilka miejsc premiowanych awansem do baraży o League One. Więc tutaj każdy zysk na przestrzeni sezonu jest na wagę złota. Co też pokazaliśmy na początku, też kolejne dobre rozegranie drużynowe i kolejna bardzo ładna bramka po podaniu na pustą bramkę. Marshall, bramka na 1-0, dobry strzał, dobre zachowanie tego zawodnika, plus też dobra interwencja w kolejnej akcji naszego golkipera, nasz bramkarz Power, który ma ten power, ma tę moc i nieraz już ją pokazuje, pokazuje po raz kolejny. Moc też pokazał bramkarz rywala, który zatrzymał Vargę, no ale Varga pokazuje już w kilku ostatnich meczach, że raz może się pomylić, ale drugi już nie. I to wydawało się była trudniejsza pozycja, a mimo wszystko Varga tym razem bramkę zdobył. I to był taki mocny strzał, że bramkarz rywala nie zdążył zareagować. Było 2-0 dla Prospect FC. Ale spokojnie, nie ma co tutaj się rozluźniać, bo Earing doprowadza do kontaktu 1-2. Bardzo ładna bramka, piłka od poprzeczki przekroczyła linię bramkową i to też zapoczątkowało kolejne ataki Walsall, które mimo wszystko nie przyniosły im skutku. Enza Power nie do zatrzymania, 2-1 pokonujemy Walsall, kolejne 3 punkty dla nas. Stevenage, nasz kolejny rywal i to jest rywal pułapka, pułapka w postaci tego, że ten przeciwnik otwiera wynik, a teoretycznie jest zespołem, który gdzieś tam ma problemy ze zdobywaniem bramek, ma problemy ze zdobywaniem punktów. No w naszym przypadku to jest trochę odwrotnie. I zaskoczyli nas tym atakiem piłkarze, gospodarzy, ale tutaj objawia nam się Karol Pawlak, który w ostatnich spotkaniach był trochę nieaktywny, niewidoczny. A teraz, kiedy trzeba wziąć się w garść, to pokazuje jakość nasz polski skrzydłowy. Kolejną akcję przeprowadza Jones, również zawodnik, którego ostatnio trochę mniej. No tu akurat górą był bramkarz. Bramkarz, który też musiał trzymać fason. Stevenage walczy o każdy możliwy punkt, ale tym razem z tym będzie problem. Dalton w 86 minucie, też jeden z tych nieoczywistych bohaterów, wchodzi i indywidualnym zrywem doprowadza do prowadzenia naszej drużyny, wyprowadza nas na prowadzenie. I mimo wszystko to nie oznacza spokoju. Stevenage walczy do końca o punkt, o choćby ten jeden punkt, jedno oczko, ale tutaj musi się pogodzić z kapitalnym blokiem naszego nowego stopera Olon Waredżu. I ostatecznie kolejne 3 punkty zostały przepchane wynikiem 2-1. Znowu zwycięstwo zapisane po stronie Prospect. Rozpędziliśmy się, no i przed nami był kolejny bardzo ważny mecz, Newport County, ależ to było, proszę Państwa, wydarzenie, ależ to było niesamowite widowisko, przed nami 90 minut naprawdę niesamowitych emocji, co tutaj się wydarzyło, już za chwilę Państwo zobaczycie. Ależ to było 0-0, kapitalny wynik, szkoda, że Państwo tego nie zobaczyli. No ale takie mecze też się zdarzają, gdzie tych emocji praktycznie brakuje. 0-0 to też jest jeden punkt plus kolejne czyste konto, więc z tego też się cieszymy i przechodzimy dalej. Crawley Town to nasz kolejny rywal, również wymagający, zresztą jak większość w Ligtu,
fizyczna liga, fizyczne emocje, dużo walki i dużo wyrównanych spotkań, ale my jak najbardziej chcieliśmy tutaj zaprezentować swoje duże ambicje do awansu do League One. I tutaj proszę bardzo, jakie piękne wejście głową Varga. Trochę nie popisał się goalkeeper, ale my to weźmiemy w pełni. Wychodzimy na prowadzenie. Niestety w drugą stronę prezent podarowany, no i rzut karny wykorzystany. Dobra jedenastka, pewny strzał w środek bramki. Ten mecz jak najbardziej był pod nasze dyktando, nasza dominacja, mnóstwo sytuacji strzeleckich, które jednak w większości nie przekładały się na finalizację bramkową. No i niestety musieliśmy dalej oglądać 1-1 na tablicy wyników, co też zwiększało frustrację w szeregach naszej ekipy. Akcję Jonesa z kolei możemy skomentować brakiem komentarza, gdyż tutaj akurat wkład własny był niewielki w porównaniu do tego, co pokazała defensywa Crawley Town. Tym razem bramkarz nie miał takiego szczęścia i takich możliwości jak w poprzednich akcjach, no i trochę przeszkodził mu jego własny obrońca. Ale to nie zmienia faktu, że znowu dopuściliśmy rywali do sytuacji, no i oni tę sytuację wykorzystali. Tak naprawdę dwukrotnie weszli w nasze pole karne, no i wyciągnęli z tego 100% skuteczności, dwie bramki dla Crawley Town. No i co z tej naszej dominacji, jak wracamy do domu zaledwie z jednym punktem. Była taka ładna seria wygranych, no a teraz wkradła nam się mała seria remisów. Dwa razy z rzędu po jednym punkcie dla Prospect FC, tym razem po meczu z Crawley Town. No ale w następnym wypadku może być tylko lepiej. Naszym rywalem Mansfield, i co tu dużo mówić, Mansfield Town nie wiedziało, co ich czeka. Rozpoczynamy od razu, od mocnego uderzenia. Druga minuta i od razu rozklepana totalnie defensywa Mansfield. Musi wyciągać piłkę z siatki po raz pierwszy bramkarz tego zespołu. Jelenie, no, wyglądały rzeczywiście jak banda jeleni w tym momencie, kiedy ta piłka krążyła od jednego do drugiego, do trzeciego zawodnika w niebieskiej koszulce, a ci w żółtych tylko oglądali ich plecy. I tym razem również tak to wyglądało, kiedy Roland Varga uciekł swoim rywalom i podwoił nasze prowadzenie. Było już 2-0. Bardzo szybki i dynamiczny początek. To lubimy najbardziej, ale co jeszcze bardziej lubimy, to kolejne trafienie dla Prospect FC. Sam na sam tym razem rusza Karol Pawlak i on też w tym meczu notuje trafienie. 3-0, 23 minuty na zegarze. No z taką tendencją wynik będzie naprawdę dramatyczny dla Mansfield. I po raz kolejny Karol Pawlak, 4-0, 32 minuta. Co za pogrom. Jest po prostu tutaj jednostronna autostrada, jednostronny ruch. Mansfield miało swoją okazję, ale nawet z rzutu karnego nie są w stanie strzelić gola. Enza Power nadal w formie, jeden ewidentnie z najlepszych zawodników naszej drużyny, szczególnie że chroni nas wiele razy przed utratą punktów, a Roland Varga dopisuje w międzyczasie drugą bramkę, no i celebruje to w sposób właśnie, jak sami widzicie, dosyć wyluzowany. To nie był koniec i to nie była też najładniejsza akcja, gdyż tutaj Karol Pawlak tym oto trafieniem podbija pieczątkę na wyniku 6-0. W 91 minucie kompletuje hat-tricka, pokazuje serce do kamery, a my możemy się cieszyć z tego, że nasza pozycja w tabeli wygląda całkiem interesująco. Po 14 spotkaniach mamy czwarte miejsce, znajdujemy się w dobrej strefie, w strefie barażowej i wcale nie dużo mamy straty do strefy bezpośredniego awansu.